Ale jak się przyda twoja zdolność tańca deszczu? Awaria. Może jednak ty zabierzesz taki bezużyteczny Globox. Oj, tu chyba nie wiem, czy właśnie widzicie, mamy kolejne zastosowanie właśnie tego tańca deszczowego. Tak, można tamtego Lumsa zebrać teraz, można trochę później. A później mam na myśli wtedy, kiedy... tylko Globox wykona taniec, to wam pokażę, o co chodzi. Tak, wodną też można oczywiście podlać parę roślinek, na przykład właśnie taki dziwny kwiat, na którego płatkach można się stanąć, to służy jako platforma kolejna. No ale czy ten kwiat nie zapomniał o Globoxie? On tam stoi, biedaczysko. Otóż, nie musimy się martwić. Ten słup, no właśnie z tyłu taki słaby plasterek, czyli właśnie znak, że można go przewrócić się zwykłym atakiem pięścią. No cóż, jest wolny, ale przynajmniej on jest ostrody, w końcu nie chce spaść w tą przepaść, no to więc go rozumiem. Okej, skąd się wziął ten ogień, co? Jakoś mi się nie wydaje, żeby to wszystko spowodowało słońce czy coś. Jakoś też nie widzę, żeby żadne takie szklane śmieci tutaj się leżały, coś takiego. O, droga wolna. A nie, jednak nie. A, no tak, ma bardzo mało przestrzeni podczas tej walki. Więc nie tak trudno wyjść z niej całkowicie zdrowym. A to nie jest tak łatwo. O co chodzi, boisz się? Nie, nie, Globox się nie bać. Bać się to żaden wstyd, wiesz przecież. Okręt wojenny i pytanie są bardzo niebezpieczni. O, gdybym tylko miał więcej moich mocy. Mocy? Globox zapomnieć. No nie, Globox, powiedz, ile jeszcze tego pochłonąłeś, co? Srebrny Lums! O tak, zanim się stęskniliśmy. Lidać Lums, aby zrobić twoja pięść silniejsza. Li powiedzieć, wciśnij spacja na duży, a twój strzał być silniejszy. Przytrzymanie spacji zwiększa siłę mojego strzału? Okej. Tylko gdzie ja mam na sobie spację, co? Tak, dwa Lumsy, które zawsze zbierzemy. Co teraz? Co się tam wyłania z tyłu? Kolejny okręt! I najpierw będzie on nastrzał bombami, to całkiem dużą ilością tych bomb. A właśnie może to nie są bomby, tylko... W końcu są piraci, bardziej by wypadało powiedzieć, że to są kule armatnie. I w walce z tym robotem przydadzą nam się właśnie ta nowa właśnie zdolność z silniejszą pięścią u Raymana. Otóż właśnie, jeżeli przytrzymamy tą piąchę. Rzeczywiście widać, że ta pięść jest silniejsza. Zabiera tak około właśnie 1/3 zdrowia temu robotowi. I po każdej walce z robotem trzeba zajrzeć do Globoxa, powiedzieć mu, że hej, wszystko w porządku, nie ma się czego dbać, to jestem tylko ja i nikogo więcej tutaj już nie ma oprócz nas. Powiedz mi, co ty jadłeś, że takie odgłosy wydajesz? Okej, to znowu przyda się jakaś awaria, takie spięcie, wiesz o co chodzi. Checkpoint i tu chyba będzie kolejny robot, tak myślałem. Było blisko. To był ładny unik. A, nie przetrzymałem przez wystarczająco długo, żeby właśnie ta pięć była potężniejsza.
Pojrany, twoje zgrzytanie z zębów słychać aż tutaj. I co tam mamy? Kolejną klapkę. Jednak nie dostaniemy do niej. Jednak do niej chyba nie dostaniemy stąd. No, Globox. Za chwilę będziesz, może się przydasz, chociaż kto wie. Te drzwi, hej! Open the door! Sezamie, otwórz się! Już lepiej. Ej! Otóż tak, widzimy właśnie, że to światło tutaj właśnie pod nami. Właśnie, wy to popisacie nas widzą właśnie stąd, więc przed nami specjalnie zamykają dostęp do portalu, który tam jest, więc musimy pobawić się w kamuflaż. Tak, znowu przydaje się właśnie ten desowy taniec z tym podlewaniem roślin. Oczywiście, że ten krzak właśnie nagle urósł i Rayman może się w nim ukryć. Może w nim przejść spokojnie, mam nadzieję, do drzwi. Identyfikacja w toku. Wszystko w porządku. To tylko krzak z uszami. Drzwi wyłączone. Krzaku z uszami, naprawdę bardzo niepodejrzane. That bush is a spy! Trochę mi się nie podoba to, że podczas właśnie w tym terenie nie mogę użyć swojej właśnie kamery control, żeby właśnie skierować się na widok zza pleców Raymana. Tu mamy Super Looms, nie zapominamy o nim. I tu ostatnia klatka z dwoma ostatnimi Loomsami i z Teen Scene'em. I to jest ten portal. A ty, Globox, co? Nie mogę pójść z tobą, moja ukochana Aglet chce mnie zobaczyć. Aglet? Współczuć imienia. A to niby połączenie, nie wiem, dajmy na to Violet i Ugly, które po angielsku znaczy brzydki. No i to był kolejny poziom, gdzie udało nam się zebrać wszystkie Loomsy i wszystkie klatki, ale jak mówię, znowu daruję sobie te bonusowe poziomy. Poza tym ktoś do mnie pisze na GG, więc warto byłoby odpisać jak najszybciej. Tak, zapiszemy tą grę i w następnym filmie z Remnant 2 Zatoka Wielorybów, kolejny poziom, City Day Zio, na razie!